Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. Dziś o Unii Europejskiego Chaosu i apogeum historycznej krucjaty Niemiec. 500 lat temu Niccolo Machiavelli ukuł teorię o władzy zrodzonej z chaosu. Twierdził, że tak jak kryzys jest paliwem napędowym historii, tak chaos czy upadek porządku społecznego jest okazją do akumulacji władzy i narodzin nowego hegemona. Choć chaos i niezborność Unii wydają się ewidentne, to teza Machiavelligo we współczesnej Europie zderza się z nieprzejrzystą strukturą władzy. Rzadki dualizm. Ten dualizm powoduje, że trudno wskazać, kto od kogo ma przejąć tutaj panowanie. Czasem kompetencje się tutaj dublują, czasem uzupełniają ale na każdym etapie rozmywana jest odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Czy za włoską zapaść ekonomiczną odpowiada zły management instytucji finansowych, czy na przykład konstrukcja euro, która jak twierdzi laureat Nagrody Nobla Józef Sztyglic, dławi słabsze gospodarczo państwa i ich, ich przemysł. Czy za cyfrowy zastój Europy odpowiadają unijne regulacje RODO, Dema, Desa, czy może słabe europejskie uczelnie. Tutaj nawet o chaosie szczepionkowym czy migracyjnym nie wspomnę, ale im dłużej nie mamy odpowiedzi w kwestii odpowiedzialności, tym większy mamy chaos i lepsze warunki do fundamentalnego przesilenia w Europie. Bodaj czy nie najbardziej wpływowy niemiecki socjolog Urlich Beck w książce o wymownym tytule Niemiecka Europa przyznaje, że do czasu wielkiego kryzysu niejasne było, kto w Europie pełni rolę suwerena. A kto tutaj jest w pełni suwerenny? Ale jak twierdzić, rzecz powoli się klaruje i zwraca uwagę na efekty niemieckich działań. W miarę rozwoju kryzysu podstawowe zasady europejskiej demokracji były obalane lub zmieniane w ich przeciwieństwo z pominięciem parlamentów, rządów i instytucji Unii Europejskiej. Multilateralizm zmienia się w unilateralizm. Równość w hegemonię, suwerenność w zależność, a uznanie w brak... Szacunku dla godności innych narodów. Wielkie ponad epokowe spostrzeżenie Machiavella powoli zaczyna wracać do życia. Z chaosu wyłania nam się hegemon. Ta ostatnia droga do niemieckiej hegemonii niewątpliwie nie jest aż tak brutalna jak wcześniejsze kolejne próby, począwszy od 1871 roku, ani tak oczywista jak po prostu wywołanie wojny. Niewątpliwie jest bardziej wyrafinowana, choć jak Pokazują twarde dane, chaos, w którym się rodziła, nie jest tak korzystny dla samych Europejczyków, jak prezentuje to oficjalna propaganda Unii Europejskiej. Przez lata Unia była wzorem prężności gospodarczej, wzorem zgodności i dziejowej mądrości. Wspólny rynek faktycznie dokonał cudów. Rozbity, pobity kontynent po II wojnie światowej zjednoczył się w woli przetrwania, i, i tak naprawdę dopiero ostatnie 13 lat, to czas chaosu i tych niestabilnych rządów, rozbudzania narodowych zawiści i utraty globalnych przewag, no i też odporności na kryzysy. Oczywiście, jak wsłuchujemy się i wczytujemy w komunikaty Komisji Europejskiej, mamy wrażenie, że nic tak bardzo nie leży Brukseli na sercu jak właśnie budowanie tej europejskiej odporności. Słowa jak tak synergia, spójność, konsolidacja, koordynacja pojawiają się niemal w każdym komunikacie i czasem no nawet po kilka razy na stronie. Nieważne, czy rzecz dotyczy rewolucji energetyczno-klimatycznej, czy ładowarek do telefonów, zawsze można odnieść wrażenie, że Europa potężnieje w swojej wspólnocie. Konfrontacja z rzeczywistością. Pogłębia jednak dodatkowo wrażenie chaosu, sztuczności i poczucia tymczasowości w Unii Europejskiej. Są oczywiście rzeczy, które euroentuzjastom łatwiej wytłumaczyć, jak choćby to, że w świecie, gdzie skala, wielkość decyduje o sukcesie, Europa nie nadąża już za gigantami, choćby właśnie z racji swojej demokracji. W 1950 roku. 3 z 10 najludniejszych państw świata znajdowały się w Europie. To pamiętamy Niemcy, Włochy, Wielka Brytania. Dziś tylko Niemcy mieszczą się w pierwszej dwudziestce i to z trudem, tak naprawdę. Poniekąd miarą sukcesu europejskiej w stabilizacji politycznej i ekonomicznej była też rosnąca globalna wymiana handlowa. I ona spowodowała, że zachodnie wynalazki i innowacje stopniowo przenikały do biedniejszych państw, zwłaszcza w Azji. Wynalazki w medycynie, produkcja żywności, wszystko to pomogło na przykład ograniczyć śmiertelność w państwach ze stosunkowo wyższym przyrostem naturalnym. Kraje jak Chiny, Indonezja, India, cały azjatycki kontynent rósł jak na drożdżach i w miarę jak pęczniał azjatycki rynek pracy, z nim pęczniała oczywiście armia inżynierów, uczonych, a te europejskie przewagi słabły. Jednym słowem, część tych dzisiejszych dysproporcji między Europą a Azją to była nieunikniona konsekwencja, Pokojowej globalizacji, ale inne rzeczy trudniej sobie zracjonalizować bez zagłębiania się w specyfikę unijnej struktury władzy. Od 2000, 2000 roku w wartościach bezwzględnych PKB Europy wzrosło o 10 bilionów dolarów. To jest nieco mniej niż wzrost PKB, liczby są porównywalne. Przy czym Europa, pamiętajmy, ma o 30% większą populację niż Stany Zjednoczone. PKB Chin w tym czasie wzrosło zresztą o 14 bilionów dolarów. Gorzej, że lata dynamicznego wzrostu po akcesji państw Europy Środkowej, Unia ma już za sobą. Brexit dodatkowo spotęguje spowolnienie, spowolnienie i nie widać, skąd miałby przyjść ten nowy bodziec wzrostu dla Europy. Jeszcze w 2018 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas mówił, że tą nową lokomotywą Unii Europejskiej będzie wspólna wa waluta euro. Euro miało mieć własny system transakcyjny typu SWIFT, odpowiednik tego, własny system kart płatniczych, no i oczywiście więcej euro miało lądować w centralnych bankach y, świata jako waluta rezerwowa. Od tamtej pory nie tylko, że nie powstały te wiarygodne systemy płatności, ale też udział euro w światowych portfelach rezerw walutowych zamiast rosnąć topnieje. Dzisiaj jest blisko historycznego minimum. Z wyliczeń ekonomista wynika też, że większość kredytów, jakie europejskie banki udzielają poza Unią, są dzisiaj nominowane w dolarach, a nie w euro, czyli że banki w Berlinie Hadze pełnią zaledwie rolę pośrednika między wielkimi bankami w Nowym Jorku, a powiedzmy, no nie, w Kinzasie. 70% wszystkich fuzji na świecie i 60% wszystkich transferów gotówkowych w Europie w 2019, czyli przed pandemią, odbywało się za pośrednictwem amerykańskich instytucji finansowych. I według Wall Street Journal, w 2019 62% wszystkich prowizji, zysków, transgranicznych transakcji przejęły amerykańskie, a nie europejskie banki. Żadna europejska instytucja finansowa nie mieści się nawet w światowej dzisiaj czołówce. Zasoby dla przykładu największego amerykańskiego funduszu BlackRock przekraczają 10 bilionów dolarów, czyli więcej niż 5 największych europejskich instytucji razem. Europejskie instytucje finansowe nie są też nawet w stanie konkurować z amerykańskimi na najbardziej obiecujących rynkach. 40% europejskich portali handlowych nie sprzedaje swoich produktów konsumentom w innych państwach członkowskich. Natomiast sprzedają je amerykańskie portale. Największym ogólnoeuropejskim portalem, platformą handlową jest Amazon, a największym kanałem dystrybucji europejskiej kultury jest amerykański Netflix. W 2006 roku, kiedy opublikowana została strategia lizbońska i plany ofensywy edukacyjnej Unii Europejskiej, Trzy uczelnie europejskie znajdowały się w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie. Pomijam fakt, że w latach 50. było ich aż sześć w pierwszej dziesiątce, ale dziś, 15 lat od tej ofensywy lizbońskiej, nie ma żadnej uczelni. Najwyżej notowana europejska uczelnia, to jest francuski Uniwersytet PSL, jest na 44. miejscu na świecie. Jeszcze 10 lat temu. Innowacyjne firmy, takie jak powiedzmy Nokia, Nestle, British Petroleum, należały do dziesięciu największych korporacji na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Dziś największa europejska firma, Shell, jest na dziewiątym miejscu. Unia Europejska to na dobrą sprawę poeta jednego wiersza, dzieło jednego udanego poematu, jednego projektu, jednej umowy, która Rzeczywiście zapewniła fantastyczne lata rozwoju Europie. To był wspólny, wolny rynek. Genialne posunięcie, które wtedy zahamowało marginalizację i wasalizację Europy. Ale reszta, kolejne lata to już odcinanie kuponów. Oczywiście było jeszcze Schengen, było prawo do podróżowania bez postojów, darmowy roaming i jak dobrze pójdzie, będzie ujednolicona wtyczka do ładowania telefonów. To miłe usprawnienia, ale to są usprawnienia. Nic, co wymagało zmian ustrojowych i nic co pozwalało by Europie wypłynąć na większe wody. Gorzej, jest gorzej. To, co 70 lat temu wydawało się rewolucją, czyli wspólny rynek obrotu towarami, dziś jest już niezauważalną przewagą. Trzy czwarte europejskiego PKB stanowią dziś szeroko rozumiane usługi. Nie węgiel, nie stal, które były najważniejsze, kiedy w 50 roku powstawała Unia Węgla i Stali, ale wymiana usług finansowych, elektronicznych, edukacyjnych, prawnych, transportowych, domowych, handlowych, zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych, co chcecie. Europa gospodarczo jest już innym kontynentem, a Unia wciąż tkwi w węglu. I stali. Nie tylko, że dyrektywa o wymianie usług wciąż nie została ratyfikowana przez większość państw, to też największe europejskie gospodarki robią wszystko, ale wszystko, żeby ukrócić wymianę usług między krajami. Profesor Barsz, Michael Barsz pisze: Usługi jednolitego rynku nie istnieją. Gorzej, w drugiej dekadzie stulecia znowu zaczęły zanikać. To oczywiście odbija się też na spójności europejskiej. Na jednolitym rynku w obrębie jednego państwa czy tak dobrze skrójonej Wspólnoty państw powiedzmy, ceny powinny się stopniowo wyrównywać. I tak do 2008 roku ceny w poszczególnych państwach Unii Europejskiej rzeczywiście powoli upodabniały się do siebie. Porównywalne poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych i z czasem porównywalne mniej dzieje zarobki. Dziś dysproporcje między europejskimi państwami rosną szybciej niż dysproporcje między amerykańskimi Stanami. Przepaść między Niemcami, a powiedzmy Portugalią czy Grecją jest dziś większa niż przepaść między Massachusetts, Dakotą czy zachodnią Wirginią, o których mówi się, że to są dwa światy. Co to oznacza? Oznacza tyle, że europejskie rynki przestały ze sobą konkurować. Rynki nie konkurują, a politycy więcej robią wszystko, żeby tą przepaść pogłębić. Takim sztandarowym przykładem niech tutaj będzie nasz nowe dziecko Komisji Europejskiej Fit for 55. Prezentowane jest jako nowe europejskie otwarcie. Pomijam fakt, że projekt zakłada gruntowną wymianę ustroju państw europejskich w stronę centralizmu redystrybucyjnego. Te kosztowne bezpieczeństwo klimatyczne ma być równoważone funduszami bezpieczeństwa ekonomicznego. Jakieś, no liczy się nawet 60% społeczeństwa będzie uzależnione od wspomagania, od socjalnej jałmużny państw. To co jednak najbardziej jest zaskakujące, to że ten nowy projekt jest z gruntu antyunijny, antyspójnościowy. Cele klimatyczne są wspólne, ale programy są narodowe. Na przykładu Dania, która już dziś jest zeroemisyjna i ma nadprodukcję energii odnawialnej, ma wyprodukować drugie, Tyle energii odnalojalnej w ramach swojego planu narodowego. Kopenhaga dzisiaj nawet nie bardzo wie, jak to zrobić. Planuje zbudować oddzielną wyspę na Morzu Północnym, żeby pomieścić te wszystkie nowe wiatraki. Wyspa bez ludzi, bez zwierząt, same wiatraki. Koszt 28 miliardów euro, czyli połowa, połowa tej sumy, którą Polska musi wydać do 2040 roku na całą transformację energetyczną 38-milionowego kraju. Po co Dania będzie produkowała jeszcze więcej nadwyżek energii odnawialnej? Wiadomo. Będzie sprzedawać ją państwom energetycznie zapóźnionym. Polska. Zresztą najlepszy dowód, że jak skończy budowę na Morzu Północnym, to zacznie budować nową wyspę, kolejną wyspę obok Borholmu. Jednym słowem, nie chodzi o to, żeby stworzyć spójny program transformacji klimatycznej, jak najszybciej, jak najlepiej wykorzystać europejskie zasoby, ale żeby pogłębiać różnice. Ograniczać możliwości rozwojowe słabszych państw oczywiście pod hasłem walki o lepszy klimat. Zresztą według nawet ostatniego raportu ONZ możliwe, że zmiany te klimatyczne odczuwalne będą dopiero za 100 lat. Czym ma być Europa skoro przestaje być wspólnotą, skoro nie może rywalizować w przestrzeni cyfrowej, rolnej, kulturalnej, przemysłowej? Komisja Europejska stawia teraz na rynek konsumentów. Pół miliarda szybko starzejących się ludzi, pogubionych, neurotycznych, roszczeniowych, ale bardzo dużo konsumujących może być kartą przetargową. Naszą siłą ma być teraz nasza słabość. Sprzedawać będziemy dostęp do pustoszejących europejskich portfeli. Odcinać będziemy kupony od setek lat cywilizacyjnej dominacji. Swoją drogą zabawne, że Komisja Europejska, która z taką troską pochyla się nad tym, jaki będzie klimat za 100 lat. Nie myśli, jakie będzie życie w Europie nie za 100 lat, naszych wnuków. Stajemy się żerowiskiem dla wielkich korporacji: Google, Amazon, Samsung, TikTok, Gazprom. Skoro nie możemy mieć najlepszych komputerów, telefonów, nie możemy budować platform handlowych czy społecznościowych, to przynajmniej możemy je regulować, szantażować wszystkich w koło, że nie wpuścimy ich na nasz rynek. Nie będą mieli dostępu do naszych portfeli, jeżeli nie będą się stosować naszych zasad. W historii mamy wiele fascynujących opowieści o państwach czy imperiach, które budując swoją mocarstwowość narzucały innym standardy. Florency Kupcy stworzyli standardy kredytowania inwestycji. Holendrzy w XVI wieku stworzyli standardy dla handlu morskiego. Francja, Francja swój monopol tekstylny w XVII wieku wykorzystała do wykreowania standardów światowej mody, a najbardziej znana londyńska kawiarnia w XVIII wieku. Lloyd's House stała się popularnym miejscem ubezpieczenia wypraw morskich i stworzone tam standardy do dziś obowiązują w świecie reasekuracji. Stany Zjednoczone wprowadziły standard waluty rezerwowej. Nie mamy natomiast w historii ani jednego przykładu kurczącej się potęgi, która odzyskała swój statut narzucając innym swoje standardy. Mamy za to kilka, kilka przykładów państw, które próbowały akcesarstwo Chin w XIX wieku, które usiłowały narzucić zachodnim mocarstwom zasady handlu i skończyło się to upokarzającą porażką. Kontrola nad dostępem do 500 milionowego rynku. Może owszem wydawać się niezłym pomysłem na zbudowanie przewag konkurencyjnych, ale pomijając fakt, że instytucjonalny protekcjonizm stoi w sprzeczności z wolnościowymi ideałami, na których zbudowano Unię, to gołym okiem widać, że koncept nie działa. Przykłady. Od 1997 roku Unia określa standardy w produkcji kurczaków. W czołówce światowych producentów kurczaków nie ma już ani jednej firmy z Europy. Światowe firmy kosmetyczne muszą rejestrować wszystkie substancje chemiczne w swoich produktach, jeżeli chcą sprzedawać kosmetyki w Europie. Dziś ulubione perfumy, to może i mają te włoskie czy francuskie brzmiące nazwy, ale najwięksi sprzedawcy perfum pochodzą dzisiaj z Ameryki i z Azji. Największa europejska firma, skąd niemiecka, a nie francuska, jest dopiero na czwartym miejscu w globalnym rynku firm zapachowych. Dalej, dyrektywy o usługach cyfrowych. Niedługo wprowadzą oficjalny, pierwszy od upadku komunizmu, system cenzury represywnej w Europie. Ja rozumiem, że to będzie nasz wkład w rozwój zachodniej cywilizacji. Ale jak na razie ani RODO, ani DMA, ani DSA te kolejne dyrektywy cyfrowe nie poprawiły losu europejskiej cyfryzacji, nie podniosły nas w rankingach. Wspomniany program Fit for 55. Zakłada, że światu narzucone zostaną dodatkowe bariery handlowe, to cło od śladu węglowego. Nie wiem, czy to nie będzie moment prześlenia, czy nie będzie to tym, czym brytyjskie myta dla amerykańskich kolonistów przed dzień wojny wyzwoleńczej. Albo rozkaz cesarza Daoguanga w 1839 roku zamknięcie angielskich manufaktur, zakończone jak pamiętamy wojną opiumową i otwarciem Chin dla zachodnich korporacji. Co jeżeli świat nie uzna europejskich ceł? Odpowie własnymi. Co jeżeli zmusi Brukselę do uznania swojej słabości? Albo inaczej, co jeżeli to upokorzenie doprowadzi do ostatecznego przesilenia? Nie ma oczywiście na to jednej dobrej odpowiedzi, ale jest ciekawa hipoteza, którą stawia brytyjski historyk, historyk dziejów społecznych Timothy Schneider w książce Droga do Wolności. Schneider pisał, że fenomen Unii Europejskiej nie polegał na wyciąganiu wniosków z koszmaru wojny, że to raczej był instynkt samoobrony dawnych mocarstw. To strach przed marginalizacją i podziałem kontynentu między Amerykę i Rosję. To zmusiło przywódców Anglii Francji, również Niemiec, do współpracy. Uwspólnianie Europy nie miało nic wspólnego ani z traumą wojny, ani z obawą przed faszyzmem czy komunizmem. Możemy sobie opowiadać o tym, jak to wojna zrobiła z nas pacyfistów poszukujących pokoju i dobra na Ziemi, ale prawda jest zupełnie inna. Wielka Brytania i Francja zaraz po zakończeniu II wojny światowej przystąpiły do kolejnej wojny w Azji i Afryce, gdzie walczyli o swoje dawne kolonie. Jakoś mroki II wojny światowej nie przeszkadzały im w Algierii czy w Palestynie. Wspólna Europa nie była też kontrpropozycją dla faszyzmu. Faszyzm był martwy, skompromitowany. I nikogo nie mógł już urzec. Propozycja europejska nie była też odpowiedzią na sowiecki imperializm. Rosję z dala od Europy trzymała tak naprawdę tylko Ameryka. Otóż Unia Europejska, tak twierdzi Schneider, nie była reakcją na wygraną wojnę z Niemcami, tylko reakcją na przegraną wojnę o dawne kolonie. To była próba ratowania tego, co jeszcze Zostało po imperialnej Europie. Statusu swoich wpływów, szlaków handlowych, no, a czasem też majątków konkretnych ludzi i firm. Na przekór wszystkim piewcom Unii była to do bólu racjonalna próba ocalenia minionego świata. Nie jakieś tam romantyczne zwycięstwo rozum nad brutalną siłą. Nie. Unia Europejska była ewenementem na tle całej historii ludzkości, ale nie dlatego, że stworzyła model. Idealnej demokracji, czy jakiś nowy byt społeczny, naród europejski. Nie. Ewenementem było to, że obywatele upadłego imperium po dwóch wojnach światowych, utracie kolonii, po zapaści demograficznej i ekonomicznej, dalej cieszą się wolnością i wysokim standardem życia. Jak to zgrabnie zauważył Timothy Schneider, zwykle upadek imperium oznacza upadek cywilizacji. Europie udało się zrobić coś odwrotnego. Zachować twarz. I polepszyć wizerunek swojej cywilizacji. Pytanie, co się stało z tą sznajderowską roztropnością? Gdzie się podziała dawna odporność europejskich narodów i ta gotowość do współpracy? W 1945 roku w Poczdamie wszystkie mocarstwa były na dobrą sprawę przegrane. Oczywiście z wyjątkiem Ameryki i Rosji. Ale największym przegranym były Niemcy. Przegrały wojnę i na dobrą sprawę pierwsze, przegrały wojnę o kolonie. kolonie. Ekspansja handlowa była dla planów niemieckiego imperium kluczowa. Od zjednoczenia. W 1884 roku to były pierwsze wyprawy kolonialne, zwane wyścigiem o Afrykę. Potem były przerwane I wojną światową, potem II wojną światową, no i porażką wizji skolonizowanej Ukrainy i Polski, które miały być zapleczem produkcyjnym Wielkich Niemiec. Mocarstwa doskonale zdawały sobie sprawę ze specyfiki niemieckiej państwowości i nie przypadkiem obdarły je tym razem z atrybutów narodowej suwerenności. To była ścisła reglamentacja wolności słowa, koncesjonowana prasa, radio, telewizja, nadzór nad strategicznymi branżami gospodarki i państwowymi monopolami. Ba, nawet koncesjonowanie partii politycznej było częścią programu. Zachodni Niemcy nie mieli po wojnie pełnowartościowego państwa, nie mieli suwerennych praw. Zresztą nic nie wskazywało wtedy na to, że uda im się w najbliższej przyszłości zrzucić to homonto. To, co mogli zrobić, to wyrównać pole walki, postarać się, żeby inni, inni też utracili swoją suwerenność. Hasło Integracja Europejska, jak na ironię losu, było wezwaniem do dezintegracji narodowej. Największym osiągnięciem niemieckiej propagandy wespół zespół z francuskimi komunistami było tutaj wmówienie światu, że nacjonalizm. Prowadził do faszyzmu. Nacjonalizmowi już poświęciłem odrębny cały podcast, także zapraszam, ale przypomnę jedynie doskonałą książkę Jorama Hazoniego Cnota Nacjonalizmu, gdzie dogłębnie rozprawia się z tym mitem i pokazuje, że nacjonalizm jest źródłem i ostoją demokracji, a nie dyktatury. Podczas gdy faszyzm. Nazistowskie Niemcy, jak pisał, były w rzeczywistości państwem imperialnym pod każdym względem, starającym się położyć kres w zasadzie niezależności narodowej i samostanowieniu narodów raz na zawsze. W każdym razie, od samego początku największym orędownikiem Unii były Niemcy. Podzielone na dwa kraje z koncesjonowaną suwerennością, z pełną energią przystąpiły do budowania ponadnarodowego modelu Europy. Jako największa potęga przemysłowa Niemcy były też największym beneficjentem Unii, zarówno jeżeli chodzi o wymianę handlową, jak i później finansujący ten system e, walut, wspólnej waluty euro. Chaos dualizmu władzy w Unii omijał Niemcy, które systematycznie wprowadzały do niego uregulowania korzystne dla swojej gospodarki. Przy był tutaj rok 2000. 11. Pound down do kryzysu 2008-2009, kryzys wspólnej waluty euro. Wspólna waluta, jak już powiedziałem, była krytycznym narzędziem dla niemieckiego modelu gospodarczego i budowy globalnych przewag. Niemcy są jedynym na świecie państwem, które cieszy się jednocześnie nadwyżką w handlu z Ameryką i z Chinami. Co zmienił kryzys euro? Doskonale opisał to wspomniany Ulrich Beck w książce Niemiecka Europa gdzie książka y, zaczyna od akapitu poświęconego greckiemu kryzysowi. Jak y, wspomina autor, usłyszałem dziś w radio, że Bundestag zdecyduje o losie Grecji. Jak pisze dalej Beck, irytowała mnie wtedy nie tylko treść tego komunikatu, ale także fakt, że w Niemczech przyjęto go tak jakby to było najbardziej naturalna rzecz na świecie. Proszę posłuchać tego jeszcze raz. Niemiecki parlament niemiecki a nie grecki zdecyduje o losie Grecji. Der Spiegel pisał, że Merkel, żeby panować w kraju, musi bronić niemieckich pieniędzy i niemieckiej konkurencyjności na światowych rynkach. Polityka fiskalna Grecji musiała stać się Częścią niemieckiej polityki. Kiedy rząd w Atenach zaczął mówić o ogłoszeniu niewypłacalności, kiedy w referendum przegłosowano decyzję o odrzuceniu warunków programu ratunkowego, w Grecji zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zaczynając od tego, że do dymisji został zmuszony minister finansów Janis Varoufakis, główny orędownik tego referendum, zastąpił go układny Euclides Tsakalotos, a eurosceptyczny rząd Prasa w lipcu 2015 roku. Niespodziewanie podpisał porozumienie z władzami europejskimi w sprawie trzyletniego bailoutu, i tam znalazły się warunki znacznie gorsze od tych odrzuconych w referendum. Wspomniany Varoufakis oświadczył, że umowa to tak naprawdę kapitulacja i utrata suwerenności Grecji. Z perspektywy lat widać, jak bardzo szkodliwe dla Grecji było to ustępstwo, zanim Unia. Roztoczyła nad Grecją parasol programu ratunkowego. Zadłużenie kraju wynosiło 179% wartości PKB. Po trzech latach programu zadłużenia antyodłużeniowego wzrosło do 191% i w 2021 roku wynosiło już 213%. Planowany termin spłaty wszystkich długów przez Grecję to łaga rok 2060. Poziom życia statystycznego Greka w 2021 roku był na poziomie 1998. Jedno, co kryzys finansowy zrobił na pewno, to pomógł rozwikłać dylemat dualizmu władzy. Interesy Grecji zostały podporządkowane interesom wspólnoty, patrz, Niemiec. Precedens, który w pierwszej chwili może nie był dość czytelny dla postronnych obserwatorów, ale w miarę jak Unia wkraczała w kolejne kryzysy, będzie powielokroć Potwierdzany. Przekona się o tym Hiszpania, Portugalia, Włochy zmuszone do podporządkowania swojej polityki finansowej wytycznym EBC, która będzie wypadkową interesów Niemiec. Najboleśniej, oczywiście, przekona się o tym Wielka Brytania, która bezskutecznie usiła negocjować swoje warunki członkostwa, tak, żeby ratować wspólny rynek przed niemieckim interwencjonizmem. Paradoks dwuwładztwa Unii zostanie rozwiązany w klasycznym, makiawelistycznym. Stylu, teorii chaosu, na której zyska ten, kto znajdzie drogę wyjścia. Chaos finansowy, kryzys banków centralnych, chaos szturmu migrantów, chaos ruchów populistycznych, chaos covidowy, chaos, który przerastał unijne struktury i możliwości system, systemowe, był początkiem niemieckiej hegemonii w Europie. Władzy i wpływów. W Europie, których nie udało się skomasować żadnemu niemieckiemu władcy od czasów Wilhelma II. Machiavelli w Księciu stawia ciekawą tezę co do miary władztwa hegemona. Twierdzi, że książę musi dotrzymywać słowa, wiernie powtarzać to, co powiedział dzień wcześniej, tylko wtedy, kiedy przynosi mu to wymierne korzyści. Książę jest prawdziwym księciem i panem, jeżeli bezkarnie może zmieniać zdanie i jeszcze do tego wymagać od innych, żeby bronili jego stanowiska. W polityce różnica między politykiem, który dotrzymuje słowa, a politykiem, który łamie dane słowo czy tam zmienia interpretację swoich słów, niewiele ma wspólnego z uczciwością czy z honorowością, to raczej miara niezależności polityka tego, na co może sobie pozwolić, żeby osiągnąć cel. I to samo zresztą odnosi się do państw, które jak Niemcy bez większych konsekwencji mogły złamać ustalenia deklaracji dublińskiej w kwestii zasad postępowania z migrantami. W przypadku Nord Stream 2 postanowienia dotyczących unijnych ustaleń trzeciego pakietu energetycznego, a dziś y, kryzys migracyjny i chaos y, wokół emigrantów z Afganistanu dla Niemiec nie jest korzystny i nie chcą otwierać granic. A Unia Europejska gotowa nawet poprzeć w tym znienawidzony polski rząd, by sprzyjać polityce niemieckiej. Henry Kissinger twierdzi, że Europa staje się zakładnikiem Niemiec, kraju zbyt dużego dla Europy i zbyt małego dla świata. A inny amerykański historyk, ekonomista Robert Kagan napisał i znowu stajemy przed tym samym pytaniem, co zawsze, jak długo jeszcze silne Niemcy będą rezygnowały ze swoich mocarstwowych ambicji? Jeden problem, że dziś jakaby nie była odpowiedź na to pytanie, to czas, który nas dzieli od ostatecznej niemieckiej hegemonii nad Europą, to w żadnym wypadku nie jest czas wygrany. To czas dalej pogłębiającego się chaosu, niesterowalności Europy i narastających wewnętrznych sporów. Jak zauważył znany geopolityk Hans Kudnan w takiej doskonałej analizie paradoks niemieckiej władzy, zjednoczenie Niemiec po 1871 roku i w konsekwencji zachwianie europejskiej równowagi doprowadziło do dwóch wojen światowych. W 1990 roku wraz z kolejnym zjednoczeniem, a potem ustanowieniem strefy euro, problem destabilizacji wrócił. I to może być już ostatnia prosta. Jeżeli dobrze czytam intencje Komisji Europejskiej, jej niezwykle konfrontacyjne projekty, filary socjalne czy Fit for 55, to Komisja dąży do ponownego otwarcia traktatów i takiego posterowania procesem, żeby ostatecznie udało się domknąć historyczne starania Niemiec. Ale wcześniej niechybnie czeka nas jeszcze jakieś jedno wielkie przesilenie, jakieś tąpnięcie, które jak Greków zostawi nas bez drogi odwrotu. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute oraz Spotify i w podcastach iTunes. I zachęcam do rejestrowania się na nasz newsletter, gdzie mamy nowe, dodatkowe programy Warsaw Enterprise Institute.